klub Lira. Proszę Państwa, zapraszamy, bo tu jesteśmy, jak jedziemy daleko, daleko, aż za Cytadelą Warszawską. Następny przystanek, Łojewska. Będziemy na Łojewskiej, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. To FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrumek. Co, jedziemy autobusem jakim? Przyjrzyj się. 118, proszę Państwa, numer 118 jedzie przez Centrum Olimpijskie po prawej, mija Cytadelę po lewej, ale my już dawno jesteśmy i za Cytadelą, i za Centrum Olimpijskim. Mamy 112, które jedzie na Karolinę. To są takie różne. O, tutaj nawet niedaleko, wiem, skręca w lewo, a po prawej stronie minęliśmy bloki, gdzie mieszka ten Marcinek, mój koleżka. Marcinek przytył, Marcinek zapuścił siwe włosy na długie i brzydkie. Noś długie włosy, noś długie włosy. On tak lubił słuchać tych piosenek różnych, a głupich, i sobie zapuścił. Siedzi tam na przystanku, proszę Państwa, na Solcu. Siedzi i pije piwo, ale jest mróz, to było jeszcze nie dalej jak wczoraj. Codziennie tam siedzi, proszę Państwa. No przy tym klasztorze, ja mówię, słuchaj Marcin, nie upijaj się. No i on wcale się nie chce tej Elżbiety posłuchać. Marcin, ładne imię, ale zepsuł sobie życie, no bo on ma tę taką niepełnosprawność. I tak troszeczkę Sici mówi, Sici. Ale inteligentny chłopak, był bardzo mądry chłopak. Miał babcię, miał dziadka. Nie wiem, może jedno z nich żyje, ale wiecie Państwo, co to znaczy babcia i dziadek w Warszawie? Ludzie tutaj krótko żyją, ludzie tutaj umierają i tu nie ma tak, żeby babcia i dziadek. Dojeżdżamy tutaj do pętli, tu jest taki sklep, możemy coś kupić, ale my już jesteśmy po dobrym śniadaniu z bułeczkami, z parówkami. Zapraszamy, rowerów pełno. Radio Conchita, to FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jakie to są autobusy? 169, proszę Państwa. 169.